Cześć, witam na kanale, z tej strony Wojciech, a to jest kolejne spotkanie z grą Cities Skylines na tym kanale. Moi drodzy, ostatnio zajmowaliśmy się rejonem tym rolniczym. Obecnie mamy tutaj całkiem spory ruch, z którym będzie trzeba coś zrobić. Ale zanim to zajmiemy się jedną zmianą naszej komunikacji miejskiej. Mianowicie wziąłem sobie tak przed odcinkiem na tapetę linię autobusową 117, która kursuje na dosyć długiej trasie, ponieważ jeździ ona aż spod tego parku rozrywki, tędy, to jest ta linia czarna, tutaj, potem tędy i jeszcze przez ten most, tutaj, tym wspólnym odcinkiem trasy, aż tutaj. I tak naprawdę, o ile jeszcze na tej części, tutaj zbiera bardzo, bardzo dużo ludzi, o tyle na tej części tutaj mamy tak dużo linii, że tych ludzi zbiera mniej. I wysyłanie na całą trasę tej linii przekupów, no nie byłoby, myślę, dobrym pomysłem. Dlatego postanawiam tą linię podzielić na dwie. Linia pierwsza, czyli 117, docierać będzie tylko do tych dwóch przystanków. Te dwa przystanki to będzie końcowy i początkowy. A dalszy ciąg tej trasy przejmie nowa linia 217, która dojedzie tylko do tej pętli. Czyli tak jakby przejedzie jeszcze przez wiadukt i potem tutaj dojedzie sobie do tej pętli. Zacznę może od utworzenia tej nowej linii. Tylko pytanie brzmi, czy z tej strony, czy może zróbmy z drugiej, o. I potem przejedziemy nie tutaj, tylko jakoś tutaj. I potem pojedziemy sobie tutaj. Potem pojedziemy tutaj. Potem tu i mamy tu przystaneczek. I potem wzdłuż tej czarnej trasy, czyli tutaj. Tu bez obsługi, potem tu, po zawróceniu tutaj. Potem w tym miejscu przystaneczek, potem będzie w tym miejscu. Potem tutaj jakoś, tutaj i jedziemy sobie górą, tutaj będzie przystanek i tu będzie przystanek końcowy. Ok. I teraz zaczynam na chwilkę czas, ponieważ to będzie nie linia autobusowa 33, tylko to będzie linia 217. 217 połączenie będzie obsługiwane pojazdami krótkimi. Myślę, że możemy na to wysyłać, na przykład niech będą może takie Urbina, o. I to nie będzie na pewno 5 pojazdów, tylko to będą jakieś 3 pojazdy na tej trasie. Tyle w zupełności będzie wystarczało. No i teraz przydałoby się jeszcze skrócić tą linię 217, jeżeli ją tutaj znajdziemy. Więc tak, tutaj. Mamy tą zieloną niestety, ale dobra. Usuniemy z niej ten przystanek, tego dołożymy. Podobnie tutaj będzie trzeba zrobić, czyli tej zielonej dołożymy ten przystanek. Ok. Później jedziemy sobie tędy. Znowu zielonej muszę usunąć przystanki i dopiero teraz dołożyć tej zielonej znowu. Ok, czyli coś takiego. Potem tej muszę usunąć, tej i wtedy tutaj zielonej by się przydało dołożyć. Ok. Potem tu mamy. To nie wiem, czy ja teraz złapię tą zieloną traskę, zaraz zobaczymy. Ok, czy ta zielona. Aha, ta zielona wtedy zmieniłaby przebieg, ale nie. Ta zielona masz jakaś tędy. I w przeciwną stronę też masz jakaś tędy. Ok, no i tu jeszcze mamy tylko takie dwa przystaneczki. Plakat jakaś niebieska mi skoczyła i tej niebieskiej strzał musimy dołożyć przystanek, a ta zielona, która by zawracała sobie tutaj, też musi podjechać tu i jeszcze mamy tu taki przystaneczek, który też na tej linii dołożę. I tej linii jeszcze 217 bym jakiś kolorek może zmienił. To była 217, gdzie ona jest tutaj chyba? Tak, tutaj. Zmieńmy jej kolorek na jakiś taki, nie wiem, pomarańczowy na przykład, o, takiego chyba nie było. I teraz na linii 117, która będzie miała nieco skrócony przebieg, będzie 7 pojazdów jak najbardziej, z tym, że będą wysyłane tutaj przeguby, czyli przegubowe citary. Ok, myślę, że to będzie jak najbardziej zmiana pozytywna dla pasażerów, że tutaj powinni być z niej zadowoleni. Ale jeszcze jedną zmianę wprowadzimy o tej linii. Nie zajeżdżałaby ona pod ten park rozrywki. Końcowym tutaj rejonem byłby dla niej ten przystanek, a tą linię byśmy wydłużyli pod park rozrywki. Ona i tak już ma tak pokręconą w tym rejonie trasę, że myślę, że już by jej to nie zaszkodziło. Ale tą trasę byśmy też nieco uporządkowali. Czyli w dwie strony byśmy na pewno dołożyli przystanki tutaj. Nie jakieś wygibasy, nie wiadomo po co. Teraz na pewno w dwie strony też dokładamy przystanki w tym miejscu. I potem jedziemy dalej, tutaj, a także przystanek za skrzyżowaniem w tym miejscu. Potem przystanki tutaj i tutaj. Nie tu, tylko bym chciał bardziej tutaj, ok. I teraz. Tutaj dodamy, natomiast tej czarnej. Czyli widzicie, teraz muszę jeszcze raz to dołożyć, ok. I teraz jeszcze tutaj by trzeba było
zrobić to ponownie. Czarnej linii też kosujemy ten przystanek, ok. I czarna linia robiłaby właśnie pętelkę w tym miejscu, tak? A nawet mógłbym jeszcze wskazać jej ten przystanek, o. I wtedy miałaby jeszcze prostszą pętelkę, czyli po prostu w tym rejonie by kończyła ten bieg. Teraz tak, ta fioletowa linia to jaki ma numerek? To jest 114, 113? To jest 113. Czemu ona jest obsługiwana? Takimi wozami, tak, jeden pojazd więcej będzie na niej jeździł, a 117 pewnie będzie jeden pojazd mniej po prostu, nawet dwa pojazdy mniej, no i dobrze. Czyli lekkie skrócenie trasy, ale myślę, że jak najbardziej na plus. Dobra, więc to byśmy sobie zostawili. To była taka zmiana na początek. Teraz przejdźmy sobie tutaj. Może korków jakichś dużych nie ma, no ale są pewne problemy, ponieważ problem jest też to, że wcześniej problemem był ten wiadukt. Może teraz on problemem nie jest, bo teraz oni w miarę może dojechać, ale pewnie on problemem znowu będzie. Tu poza tym wiaduktem przejeżdża jedna linia autobusowa, która też no, nie powinna w tych korkach utykać, dlatego ja proponuję zrobić drugi wiadukt. Drugi wiadukt mógłby być w tym rejonie, właśnie jakoś stąd wyjeżdżać tam, tylko wtedy by trzeba było tu zrobić pewną przebudowę, czyli ta droga nie krzyżowałaby się na pewno tutaj, czyli te dwie drogi trzeba by było też jakoś tutaj zmienić ich przebieg i w ogóle trzeba by było tutaj sporo przebudować, więc zacznę sobie od wyburzenia, tylko tak, pytanie brzmi, czy tędy jadą jakieś autobusy, nie wiem. Tu ktoś zjeżdża do tej zajezdni, ale ja nie wnikam, tylko chodzi mi o to, żeby tędy autobusy nie jechały, więc tutaj najlepiej to skrzyżowanie byłoby w całości przebudować, więc te parkingi też by trzeba było wyburzyć i najlepiej ten autobus tu przekierować, czyli na razie i tymczasowo niech ten autobus... Niech ten autobus najlepiej jeździ tamtędy, o, czyli najlepiej by pojechał po prostu tędy. Czyli po prostu, nie wiem, jak to zrobimy, czyli ten przystanek przeniesiemy na razie tutaj. A tych przystanków pozbędziemy się, niech on tamtędy może jak najbardziej jechać, a w tą stronę pojedzie sobie jakoś tędy. O, żeby pomijał po prostu ten rejon tych przystanków. Ewentualnie mogą obsługiwać dwa tymczasowe przystanki jakoś w tej okolicy, o. Tylko na chwilę, potem oczywiście tu wrócą pod tą szkołę, ale na razie w związku z przebudową nie wrócą, więc tak. Zasadę od wywalenia tego i tego, bo nie będzie na razie przejazdu. Ta szkoła niestety to też będzie musiała być wyburzona sama w sobie, niestety, przykro mi, ale tak będzie musiało to wyglądać. To będziemy musieli wyburzyć, to też będziemy musieli wyburzyć. Tutaj też część tych parkingów będzie musiała pójść pod wyburzenie, niestety. Bo tutaj na pewno czeka nas solidna przebudowa tego rejonu, więc niestety, ale to jest solidne wyburzenie tych wszystkich budynków, ponieważ ta droga dojdzie do tego skrzyżowania, fakt, ale tu powstanie nowa zupełnie droga, która będzie szła prosto i teraz my z nią podejdziemy jakoś w miarę do góry. Tylko teraz poczekajcie, żebyśmy z nią jakoś sensownie podeszli do góry. To ja tak teraz myślę. Moment. Tu bym chciał, żeby to jednak szło na wiadukt od razu. Dobra, zróbmy ją na razie po prostu tak prosto i najwyżej zaraz ją będziemy podnosić. Bym chciał, żeby ona biegła jakoś tutaj, czyli stąd. I potem docelowo przeszła jakoś nad tym i podczepiła się na przykład jakoś tutaj. Ok. I teraz wypadałoby ją podnieść na taką wysokość, żeby to miało jakiś sens. Czyli łapiemy sobie ten punkt drogi i teraz go podnosimy. Ale co ty robisz? Moment, widzę, że coś tutaj mi nie działa i jeszcze w dodatku samochody po tej drodze jeżdżą, nie o to chodziło, rozgrywka, chwila. Ja muszę sobie znaleźć ten mój Moovit i ten mój Moovit... Moment, przełącz, przesuń na północ, na południe, na wschód, na zachód, to nie. Mnie interesuje podnieś... Wyrównanie pochyłe to też nie. Gdzie jest? Poczekajcie. Wyrównanie do wysokości terenu, pełne nachylenie, wyrównanie węzła, obróć, ustaw. Ja nie mogę page upa używać, bo page up mi się, że tak powiem, tutaj powtarza. Cofnij, nie. Obrót w lewo, przesuń, przełącz. No, nie ma tego, co tam jest. Podnieść powinno być. I co, nie ma podnieść? Poczekajcie, przesuń w górę. Przesuń na północ, ale nie chcę przesuwać na żadną północ. O, przesuń w górę. Klawisz numer 4 plus, ok, czyli po prostu muszę to teraz przesunąć w górę, dobra. Czyli idziemy plusem. Co to w ogóle jest? To, aha, to powinno być raczej chyba tutaj. Dobra. To niech ten wiadukt, nie wiem co z nim będzie, ja go po prostu może wyjdzie do górze w tym momencie. Na pewno nie tak wysoko, nie. Tylko chwileczkę, nie, wy tutaj nie możecie jeszcze jeździć, moment, bo wy was tu jest za dużo zdecydowanie.
Zakaz na razie wszelkich, zablokuj dla wszystkich pojazdów. O, nie ma tu na razie przejazdu. Wszyscy co chcą na razie jechać muszą jechać prosto, bo tu jest trwa budowa jak widać. Obniżmy to trochę, bo to na pewno nie może być tak wysoko. To musiałoby... O! Iść jakoś tak ewentualnie troszkę wyżej. Dobra, coś na przykład takiego. I teraz, można by było, może to spróbować jakoś na razie wyrównać. Czyli na przykład coś takiego, to jest 8%. A czemu to jest takie krzywe, to nie mogłoby być tutaj bardziej jakoś... Jest już nachylenie, no ale to jakoś tak... No dobra, a teraz stąd jakbyśmy mieli schodzić, tylko z tym, że schodzić to by trzeba było dopiero po tym punkcie. I teraz ten punkt, ja bym musiał... Matko! Dobra, jest. Do wysokości obiektu tego punktu, czyli to by musiało być w miarę proste, a tu moglibyśmy się rozpędzić z tym zjazdem nawet dotąd, czyli 7-9%, coś takiego. Okej, okay, nie podoba mi się trochę to, ja bym to jeszcze raz przebudował, może zrobiłbym to jakoś w jednym kawałku, bo ten troszkę wjazd mi się nie podoba, a to jest jedna rzecz, która mi się tutaj właściwie zasadniczo nie podoba. Teraz w ogóle wyszło krzywo, bo tak jakby dopiero od tego drugiego węzła wchodzimy do góry. O, teraz jest trochę lepiej. No i wydaje mi się, że taki wiadukt jak najbardziej mógłby tu funkcjonować. Więc myślę, że jak najbardziej i teraz możemy tutaj przywrócić, czyli... z shiftem zezwól dla wszystkich pojazdów. Ok, niech sobie już tu zaczną jeździć. Teraz z tymi drogami by coś jeszcze trzeba było zrobić. Z tymi drogami ja po prostu proponuję zrobić tak, żeby te drogi po prostu tu jakoś połączyć razem i tyle. Coś tu się widzę zacięło też jeszcze. O co tu chodzi? Coś tu się chyba zbagowało ewidentnie. Bo to jest tego jest za dużo chyba. Wiecie co, może zostawmy te drogi w ten sposób po prostu. Właśnie tak trochę łyso tutaj jest, to może zróbmy je jakoś sensownie. O, doprowadźmy na przykład je jakoś tutaj do skrzyżowania i tyle. O, coś na przykład takiego. I resztę tych krateczek wymalujmy na przykład na sklepy. Kiedyś może powstaną, na razie i tak mi nie są zbyt potrzebne. Czyli z tego węzła wtedy można korzystać. Okej. Okay. Widzę, że jeszcze jest problem z przejazdem tutaj. Czy to jest problem? No tak, to jest problem, ponieważ oni tu jakoś tak dziwnie jeżdżą. Dla mnie to tak, ten odcinek drogi powinien być w ogóle jednokierunkowy. Bez żadnej kombinacji. Wtedy tutaj możecie sobie przejechać. Tylko czemu wyjedzie też w tą stronę? Mi się wydaje, że to też powinno być jednokierunkowe raczej. Tylko akurat w drugą stronę. I to też raczej jednokierunkowe, tylko z tym, że w tą stronę. Ewentualnie ten kawałek, ze względu na swoje tutaj ograniczenia, to żeby go nie dawać tak, to niech to będzie... O! Niech to będzie coś takiego po prostu. Żeby tu się dało też w dwie... No tak, tu się powinno dać w dwie strony, tu się też powinno dać w dwie strony przejechać. I na tym odcinku. O, żeby tu się dało też skręcić w te strony. Teraz jak tutaj ta linia będzie jeździła, nowa... Kombinatorsko jakoś widzę, ale jakoś chyba sobie poradzi. Po prostu zanim będzie musiała przejechać i tyle. Te autobusy będą tu jakoś musiały się dogadać. Ten też tu jakoś dziwnie stoi, zupełnie nie na trasie, ale chyba się po prostu zgubił chłop. A nie, on stoi w tę stronę. Okej, czyli on po prostu musi wyjechać tutaj jeszcze. Co chwilę potrwa na pewno. No ale dobra, w związku z tym, że oni tu wszyscy chcą wyjechać, co chwilę to trwa, no ale potem już mają bezpośrednio wyjazd. Więc to też nie jest jakiś wielki problem, myślę. O, po wejściu te kamieniczki budują. No fakt, tutaj ta dzielnica ma już 2486 mieszkańców, więc cały czas ta liczba się zwiększa. Ogólnie mamy jeszcze problemy z korkami w tym miejscu, ponieważ mamy jeszcze tutaj takie problemy, że oni nie mogą stąd wyjechać. Ten stoi tutaj, ponieważ oni właściwie nie mają jak wyjechać. Dla mnie to ten odcinek drogi, stąd powinien być zakazany skręt w lewo, czyli stąd możecie jechać tylko i wyłącznie w prawo. Żeby nie było, stąd idziecie tylko tu, albo ewentualnie tym pasem tu. I ewentualnie tym jeszcze tutaj. O! Czyli jeszcze takie drobne korekty, poprawki tych dróg. Żeby dało się to jakoś sensownie w miarę jeździć po prostu i tyle. Tylko żeby to nie było tak, że oni teraz będą tu nagle przeskakiwali i będą to objeżdżali jakoś tak dziwnie, bo w sumie to mogą tak robić. Tylko że po co, jak mogą tu wyjechać? A raczej nie ma dużo... Poczekajcie, jak oni stąd na przykład jadą z tej... A to akurat teraz muszą te sprawozdania mi się pokazywać, których ja zbytnio nie chcę. Moment, czy jest jakiś samochód? O, dobra, na przykład kliknijmy sobie tego. I teraz kliknijmy tutaj kolegę i tego kolegę.
Nie, raczej nie ma takich osób, które by robiły teraz jakieś kółka tutaj dookoła. Jeżeli już ktoś jedzie, to skręca sobie w lewo po prostu i tutaj jakoś tą drogą. Bo oni głównie chcą przebić się tam i przez to, że oni chcą się przebić tam, to właśnie ta droga może im to dużo, dużo ułatwić, żeby się dalej po prostu przebić tak, potem ma tą wąską drogę, ale się jakoś przebiją i tyle. I miejmy nadzieję, że to po prostu jakoś działa, tak? Że oni tutaj po prostu przebitka im to umożliwia. Co tu mamy za problem? Brak wystarczającej liczby kupujących produkty, czyli trzeba by było po prostu troszkę zwiększyć zapotrzebowanie na sklepy. Co jak najbardziej można przez jakiś czas po prostu utrzymać i tyle. A tutaj, na co on czeka? Aha, bo tu też macie w sumie dosyć wąsko. Ja bym może tutaj zakazał też skrętu, żeby to była jednak jednokierunkowa droga, tylko w drugą stronę, co prawda, właśnie. Żeby dało się po prostu tutaj z obu pasów gdzieś wjechać, czyli z tego tu, a z tego tu. Proste. I teraz powinno być jeszcze prościej. Tylko miejmy nadzieję, że teraz nam się te drogi tutaj nie zapchają, bo tego byśmy bardzo nie chcieli, żeby te drogi nam się zapchały. Okej, czy mamy jeszcze jakieś problemy z jakimiś szkołami? No tak, mamy problemy duże ze szkołami średnimi. To można by jakąś szkołę średnią ustawić, bo na przykład tutaj jest no, dosyć kiepsko, zwłaszcza w tej okolicy. Ale tutaj też jest dosyć kiepsko, więc może jakąś taką szkołę średnią byśmy na przykład tu ustawili. Ona się tu idealnie, mi się wydaje, wpasuje. No, bardzo dobrze właściwie wygląda w tym miejscu. I od razu się tutaj zapcha i dzięki temu będziemy mogli... O! Jadą przeguby na 117, no i fajnie. Bardzo dobrze, że jeżdżą przeguby, bo akurat przeguby są tutaj niezmiernie przydatne. Jak to z pasażerami jest? Nawet jest ich trochę za dużo, mi się wydaje, tych pojazdów. Ale nie 18, nie, nie, nie. Matko! Ten wskaźnik tutaj lata teraz. Ajdź! Tu ma być jakieś 5 pojazdów, a nie 18, nie wiadomo po co. A na 217, czyli na tej drugiej linii, która kursuje tym wiaduktem? Pokażcie mi ją. Gdzie ona jest? Gdzie jesteś, koleżanko? Tu gdzieś pewnie dojeżdżasz, ale też masz tak mało tych autobusów, że możecie akurat tutaj nie być. Tu, ten autobus jest. Tutaj jest ten autobus. On całkiem dużo chyba tych ludzi wiedzie, czy jak tam to wygląda. Chociaż nie aż tak. Mi się wydaje, że to, co teraz mamy, to w zupełności będzie wystarczało. I jak najbardziej nie będzie z tym wielkich komplikacji. No widzicie, parkingi też mamy zdecydowanie, jest ich za dużo i tyle. Jak tam nasze zarobki z autobusów? Aha, 2,70 11% wydatków pochodzi, przechodzi na to, no ale cóż. Tak naprawdę myślę, że z powrotem dla budżetu mogłoby być dobrze, jakbyśmy prowadzili ten darmowy transport. Spróbujmy. Darmowy transport publiczny. Te dochody i tak nie są zbyt duże, a myślę, że akurat transport publiczny nie należy na transporcie publicznym oszczędzać. Że to nie będzie jakiś wielki kryzys dla budżetu, że wprowadzimy ten darmowy transport, bo i tak na nim zbyt wiele żeśmy nie zarabiali. Okej, mi się jeszcze nie podoba, że te autobusy tak stają na tej drodze, bo już kilka razy widziałem, że te autobusy stojące na tej drodze po prostu ją blokowały. Zobaczcie na przykład teraz. Taki stanie i on będzie tu chwilę stać i on już zblokuje trochę ten przejazd. Chociaż teraz akurat nie ten, ale jak stoją trochę dłużej, to jest to wkurzające. Dlatego myślę, że można by tu było po prostu zrobić taką jakąś pętlę, która mogłaby to troszkę ułatwić. Czyli na przykład stąd, tu byśmy zrobili taką pętelkę i wtedy te autobusy mogłyby śmiało wjeżdżać sobie tutaj i w jedną i w drugą stronę. O! Nie byłoby z tym wielkich problemów, a mogłoby sobie na spokojnie zrobić postój. Tylko z tym, że oczywiście tutaj dojemy wiosna zablokowane, tak jakby tej drogi w ogóle nie było. O, tutaj bezpośrednio wjazdy na zablokowane i też tutaj nic innego poza tymi zwykłymi pojazdami. Tylko te autobusy mogą tu wjechać jednej linii i tyle. Miejmy nadzieję, że teraz jakiś autobus tu podjedzie. Sprawdzimy to, jak będzie coś jechało. Akurat teraz żaden nie jedzie, a z tej strony... Coś jedzie? Czekajcie, tu jedzie. O, to sprawdzimy, czy on tu ładnie wjedzie. Zero osób ma na pokładzie. Dobra, nie wnikam, ważne, żebyś jechał. Dobra. Wykręcił się. No fakt, tu jest dosyć wolny ruch, no ale co zrobić? I teraz tu musimy w prawo skręcić. No i pięknie, on tu skręca w prawo, obsługuje przystanek. Ci, co chcą, pasażerowie tu wsiadają, ci, co nie chcą, to nie wsiadają. Zobaczcie, on by teraz stał i blokował ten przejazd. A tak, ma komfortowy przystanek tutaj i tyle. Tylko teraz musi sporo poczekać, żeby stąd wyjechać.
Zasadniczo uważam, że tu nie powinno już być tego wjazdu na zablokowane, że o. Tego już nie powinno być. Bo tu i tak będzie się długo stało, żeby się tu wepchnąć gdziekolwiek. Ale dobra, jak już to idzie. Nie ma dramatu. A w drugą stronę, czy jedzie tu jakiś autobus teraz, który akurat by jechał, nie wiem. Ale ogólnie chyba sytuacja drogowa się lekko poprawiła, tak mi się wydaje. No, 84% jest już dużo lepiej niż było. Na tej strefie co prawda nic nie zarabiamy. Mamy 124 tysiące przychodów, więc naprawdę mamy bardzo dobrą sytuację. Więc myślę, że wprowadzenie darmowego transportu publicznego jeszcze bardziej tutaj pomogło. I dobra, możemy na razie sobie te zapotrzebowania, że tak powiem, wyłączyć. Już nie ma takiej potrzeby, żeby je teraz jakoś sztucznie tutaj wspomagać. No i okej, tak naprawdę myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Poprawiliśmy sobie bardziej takie rzeczy drogowe, czyli poprawiliśmy sobie troszkę przejazd w tej okolicy. Mamy taki nowy wiadukcik, który ma nam pomóc. Przeprowadziliśmy też jeszcze zmianę na jednej linii autobusowej, którą łącznie podzieliliśmy aż na trzy. No i takie, wiecie, różne kombinacje alpejskie, które myślę, że zdadzą egzamin. W następnym odcinku chciałbym się zająć też budową dróg, ponieważ tak naprawdę myślę, że w tej okolicy już nie ma co zbytnio budować. Tu już mamy taki teren górzysty. Tutaj też ten teren jest taki byle jaki górzysty, więc tu raczej nic nie będę budować. Jeżeli nawet bym coś budował, to dopiero ewentualnie, chociaż to jest taki górzysty ten teren, że chyba raczej nic nie będę budować, więc tym po prostu sobie to wstrzymamy. Tu na zawsze pewnie zostanie taki po prostu przejazd, niedokończony nigdy. Ale to więc myślę, że tą strefę mamy zakończoną, dlatego przeszedłbym teraz do budowy. Mamy jeszcze tutaj miejsce i mamy jeszcze miejsce tutaj. Pierwszą rzeczą będzie budowa tutaj, ale to już w kolejnym odcinku. Dziękuję za ten, do zobaczenia, cześć!